Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy przyzwyczaił nas, mieszkańców Wschowy, do tego, że dba i rozmawia z mieszkańcami o autyzmie i o problemach związanych z autyzmem. Niedawno zakończyła się trzecia edycja Wschowskich Dni Autyzmu, ale będzie kontynuowana we wrześniu. Na czym ta kontynuacja będzie polegała? Dostaliśmy jako Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nasz ośrodek. Wystąpiliśmy z projektem i dostaliśmy dofinansowanie z Fundacji PZU na projekt, który nazywa się Spokojnie, to tylko autyzm, w ramach którego mamy zaplanowanych szereg działań. Pierwszym takim naszym działaniem było takie spotkanie integracyjne z partnerami i z nami. Drugim, dwa tygodnie temu byliśmy na takim pikniku rodzinnym w Kluczewie, gdzie rodzice, rodzeństwo i dzieci z autyzmem spotkali się razem, ponieważ nie wszystkie dzieci z autyzmem ze Wschowy i okolic są uczniami SOSW. Uczą się także w szkołach masowych, są w różnym wieku, a my mieliśmy takie marzenie, żeby zintegrować całość tych rodziców. Dosyć spora grupa rodziców pojechała, poznała się i chyba wskazuje wszystko na to, że są szanse na to, żeby się gdzieś tam spotykali i wspólnie już teraz podejmowali pewne działania i decyzje, a w czym my będziemy im tutaj pomagać. I pierwszym takim naszym wspólnym działaniem rodziców i naszych, Stowarzyszenia Nauczycieli z SOSW, jest właśnie organizacja takiego pikniku rodzinnego, który odbędzie się 29 września na Placu Kosynierów. To jest w godzinach od 14 do 18. No i szalenie chcielibyśmy na to wydarzenie zaprosić. Co podczas tego pikniku będzie się działo na Placu Kosynierów? No właśnie, atrakcji jest bardzo dużo. Są takie atrakcje typowo piknikowe, czyli będą dmuchane zamki, będą konie, będzie pokaz rycerski, tutaj ukłon w stosunku harcerzy, którzy będą naszymi wolontariuszami, ale także, którzy będą przygotować pokaz pierwszej pomocy. Będzie dużo atrakcji, zwłaszcza dla takich mniejszych dzieci i to wszystko będzie za darmo. Tylko pod warunkiem, że rodzice z dziećmi wezmą udział w proponowanych przez nas zabawach. Te zabawy będą miały na celu pokazanie mieszkańcom Wschowy i okolic, jak odczuwa dziecko z autyzmem, jak się komunikuje, bo mówimy tu, ten cały piknik jest skierowany do osób, żeby pokazać, jak mówią dzieci, które nie mogą mówić, które nie mówią tak jak my, czyli nie używają słów. Chcemy na tym pikniku pokazać mieszkańcom Wschowy i okolic różne metody alternatywnej komunikacji i troszeczkę tych mieszkańców z tą alternatywną komunikacją zapoznać. Kto weźmie udział w naszych zabawach, dostanie specjalny bilecik i będzie mógł skorzystać ze swoimi dziećmi ze wszystkich atrakcji całkowicie za darmo i dobrze się z nami bawić. Oprócz tego planujemy występy uczniów szkoły podstawowej numer 2, przedszkola numer 3, którzy to są partnerami naszego projektu. Już spotkaliśmy się w czerwcu i pewne rzeczy sobie wspólnie zaplanowaliśmy. Są to też placówki, które mamy nadzieję będą właśnie przyjmować swoje progi dzieci w normie intelektualnej, które będą szukały przedszkola i szkoły. I dlatego to jest takie ważne w naszych działaniach. I będą występy naszych uczniów i na koniec, jako taka nagroda dla wszystkich, będzie występ zespołu Shoelaces. To jest taki zespół bluesowy, akustyczny. Był on na festiwalu bluesowym w Radzyniu i zdobył główną nagrodę. Publiczność i jury zdecydowała, że spośród konkursowych zespołów wypadli najlepiej. No i okazuje się, że on ma tutaj wiernych fanów we Wschowie i te fanki właściwie podsunęły nam pomysł. Okazało się, że zespół jest super kontaktowy i wspaniały i za naprawdę niewielkie pieniądze zgodził się dla nas zagrać i jest nam z tego powodu bardzo miło.